dlatego nie reprezentują interesów polskiego, tylko bolszewików. Tak, zgodny z ich interesem drobniarzy. Prześladują pasjon. Powiem tylko, chyba to na samej górze coś wam powinno powiedzieć. Nie, to jest hańba! Hańbią tego góry! Hańbią! 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 Nie polski są. Hańbią naród polski. Hańba to jest to, co my teraz... Czerwony są w Warszawie. Naród jest najważniejszy! Kwestia definicji polskiego narodu. Wyrok jest nieprawomocny. Nie, będzie kasacja, będziemy się starali o ułaskawienie. Proszę Państwa, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Zygmunt Miernik jest zatrzymany w sprawie działań policji, która chce przedstawić mu zarzut, przekazała sprawę do prokuratury i prokuratura... Zarzut jakiej sprawy? Nie wiemy, nie podają, o co chodzi. Prokuratura Warszawa Mokotów i tam będzie przesłuchany. Dobrze, to dobrze. To jest ta sprawa o pomnik, gdzie właśnie na tej komendzie złożyłem zażalenie na bezprawne zatrzymanie jako dziennikarza i jeden z panów policjantów mi powiedział, że gówno im zrobimy tylko dlatego, że jak im podskoczą sąd czy prokuratury, to przestaną ich chronić. Dobra, i udupią ich dzieci, ich samych za jazdę pod kijoku i wiele innych przestępstw, które dopuszczają ich dzieci. A oni zamiast odchodzić. Bo to jest granatowa policja. Ci sami co mordowali. Dobra. Czy chcesz coś przekazać rodzinie, czy coś? No słuchaj. No. Masz rzeczy jakieś? Bo panowie mają radiowo, zrozumiałem. Tak, ale... Dobra, to zostaw kluczyki, ale nie, kartę no, leki. Leki weź. Leki, proszę. No to weź leki od razu. Ja mam na cukrzycę. Masz prawo wziąć leki wszyscy, no. Nie ma problemu. Weź leki. Powie, niech pan powie, w ogóle, dlaczego, za co pan jest teraz karany? Wyroki boskie. Tego nie wiemy. Dowiemy się, prokurator to wszystko. Czy to jest istotne? Za co się w Polsce kara opozycję? Nie. Za opozycję. Słuchajcie, wylegitymujecie tych policjantów. No właśnie, no wymianiska są nieumundurowani. Ale spokojnie, są nieumundurowani. Spokojnie, nie nerwowo. I byli w tłumie, ja rozpoznaję tego pana, stał obok mnie, przed rozprawą, nie ujawnił się, udawał jednego z nas. Dobrze, spokojnie. Udawał obywatela. Ten pan tutaj, imię, nazwisko, numer służbowy. Nie możecie się jak mędy ukrywać między nami. Musicie nosić swoje mundury. Wstydzicie się bolszewickiej władzy? Czy masz leki? Jakieś podstawowe. Nie, cały zestaw. Niech pokażą legitymację. Tak, biorą za to pieniądze, także kurde, na wiele muszą wnieść. Z naszych podatków żyją. Każą im do nas strzelać, będą strzelać. Będziesz do nas strzelał, młody człowieku, jak każą ci. I będziesz potem mówił w Norymberdze, że takie były rozkazy i takie prawo. Pytam cię, będziesz strzelał do nas? Podobnie jak faszysta, jak Hitlerowie. Będziesz strzelał, jak ci każą, tak jak kurde, idź waszy. Spokojnie. Ale bardzo proszę, spokojnie. Ale nie, ale pan ma obowiązek się wylegitymować. Tak? Pana, panu nie mówię. Mnie nie oczywiście. To nie wiedziałem. Pod domem może zostać. A jak tutaj jest do domu? Właśnie nie wiem. Mamy kierowców w domu. Dla siebie jeszcze. Dobra. A może to jutro damy to. To jest właśnie zawiadomienie o niewpuszczeniu na rozprawę. Nie, kluczy nie zostawi. Nie, klucze zostawia nam. On idzie, tylko bierze leki i takie rzeczy, wie co może wziąć do zatrzymania. Adam, ale nie musimy go puszczać. To wszystko mamy na własnej skórze. Adam, no. Chcesz jakieś, masz jakieś pieniądze? Pieniądze mam. Weźmy to jeszcze chwilę. Kartę. A ty będziesz jutro zwolniony, bo oni ci tylko dowiozą do prokuratury. No jasne. To nie jest do aresztu do wiedzenia. Co ty taki przerażony? A 10 miesięcy to szybko. Dobra. Nie tyle my siedzieliśmy. Jutro Warszawa, Mokot. Prokuratura. Tak. Dobra, ja pójdę do... Ale ja mam pojutrze sprawę. Ale o nielegalne zatrzymanie przez policję, właśnie tak? To w Warszawie. Tak, to w Warszawie. Bardzo. To jutro do protokołu to powiem.
Ale mam później bytom dały ten do protokołu. Musisz do protokołu. Idziemy. Nie, oni wszystko dowiozą do prokuratury. Dobra, zapraszamy. Kluczyki dałeś? Kartę? Kluczyki. Dałem wszystko. Okej. A panowie do Poloneza zapraszają pana, czy do innego samochodu? Który samochód? Polonez. Słuchaj, ja bym na pewno jakieś inne ciuchy. Wołga czarna. Dobra. Ja w Łodzi właśnie telewizja. Nie, uciekam, bo może ludzie się tu są. Przejdźmy na miejsce, zatrzymanie przez policję państwową Zygmunta Miernika. Nieumundurowanych, którzy nie okazali legitymacji, tylko jak papier zastępny pokazali. Za nasze podatki, pijanki, za naszej służbę. Zbrodniarze uniknęli kary, a Miernik dopierdla. Ja wyszedł tu papierosy. Nie chodzi o to, że Przedstawili legitymacje partyjne? Czy nie? Roboty wykonują, no co tam? Jak nas kiedyś wsadzali, to do Poloneza zapraszali, a ciekaw jestem, jakim samochodem teraz odjedziemy. Polsat, trzeba się przełączyć. Ja pieprz. O, dzisiaj nie ma Poloneza. O, takie są dzisiaj. Astro niemiecko. Zapamiętajcie ten krzyż! Nie w kadr. Dobra. Co się, co się?